Jak zainstalować usługi Google do Huawei P60 Pro? To bardzo proste. Wchodzimy na stronę microg.org, tam do sekcji Download, i następnie pobieramy aplikację, które pokazuję na ekranie. Jest to 5 plików do pobrania, które musimy zainstalować na naszym Huawei P60 Pro. Przechodzimy kolejno kroki instalacji, następnie wchodzimy do aplikacji usługi MicroG i tam do ustawień i robimy samo sprawdzenie. W kolejnym kroku należy nadać aplikacji wszystkie uprawnienia, także przechodzimy kolejno wszystkie fistaszki, zaznaczamy, nadajemy uprawnienie. Trochę tego jest, więc czeka nas klikanie, ale już po chwili będziemy się mogli zalogować do usług Google. A. Oczywiście to jeszcze nie koniec, bo czeka nas jeszcze instalacja sklepu Aurora Store. Niestety nie ma Google Play, mamy sklep Aurora Store. Wchodzimy na auroraoss.com i tam pobieramy i instalujemy sklep. Następnie uruchamiamy go, przechodzimy przez instalator i w kolejnym kroku włączamy jeszcze zezwolenia na linki do aplikacji Play Google i marketandroid.com. Chwileczkę to potrwa. Jak już udzieliliśmy wszystkich zgód, to teraz. Możemy zalogować się ponownie do naszego konta Google na sklepie Aurora Store i możemy instalować aplikację. Co nie zadziała, nie zadziałają płatności Google, ale spokojnie możemy sobie zainstalować np. aplikację banku i płacić z aplikacji. Poza tym, pozostałe aplikacje Google możemy sobie spokojnie pobrać, zainstalować i używać. Pozostaje ostatnia kwestia. W aktualizacjach Aurora Store należy usługi Google Play Dodaj na czarną listę, aby się nie aktualizowały, bo może się wszystko posypać I generalnie to wszystko możemy teraz zainstalować aplikację i cieszyć się użytkowaniem. Generalnie nie sprawdziłam oczywiście każdej aplikacji, zatem jeżeli są jakieś, które nie działają w tym układzie, no to dajcie koniecznie znać.